Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przygód z Leeds, a przed nami takie spotkanie jak Aston Villa na wyjeździe, Dom, Tottenham, Sheffield United na wyjeździe, Revanche i Newcastle na wyjeździe. W takim razie przechodzimy do taktyki na mecz z Aston Villa. Pino, Taylor, Rekik, Pavon, Fabinho, Albertillo, Cook, Lopez, Bernard, Fernandes i Dongu. I zgłaszamy zespół na to spotkanie. Warto by było wygrać te dwa spotkania. W sumie oczekuję kompletu punktów. Dlaczego? Ponieważ United przegrało swoje spotkanie wtedy, kiedy my graliśmy jakiś mecz. Bernard, Dongu, mamy szansę wyjść na prowadzenie. Aj, było blisko, mogła być to bramka. Jest kolejna akcja, Dongu, Fabinho. Fabinho wrzuca, Taylor, bramka. 1-0. I w tym momencie Leeds awansuje na pierwszą pozycję, ponieważ Manchester United już rozegrał swoją 30. kolejkę. I jest kolejna akcja, Fabinho. Rzuć. Kuźwa. Obrońca blokuje wrzutkę Fabinho. Koniec pierwszej połowy. Chciałem tu usunąć, żeby mi nie pokazywało tego karwa. Zaczynamy drugą połówkę. Nieźle. Skupcie się. To. Dobra, tak. I teraz mogę grać. Kurwa, nie będzie ten, bo tu wszystko widzicie czarno na biało. Jest akcja Aston Villa, Embolo. Aj. Skupcie się, panowie. Jest. Widzicie, Bernard. Aj, świetnie chciał zagrać do Dongu. Chelsea traci punkty z Rydinka. Aj, nie. Jednak nie. Ale my nadal jesteśmy liderami. Pokażcie więcej zaangażowania, panowie. Nie ma to tamto. Ciśnijcie. Dongu, przechwyć piłkę. Aj, nie przechwycił Fernandes. Było ładnie, Embolo sam na sam. Bramkarzem podaje i bramka na 1-1. Daniel Sanchez strzela na bramkę na 1-1 i to będzie chyba koniec spotkania i tym oto sposobem United nadal jest liderem. Pavon, Albertillo, Pino, Taylor, a i przechwycenie, ale jest koniec meczu. Niestety 1-1 z bardzo słabym przeciwnikiem, jakim było Aston Villa. A ja już Was zapraszam na mecz z Tottenhamem. No i jesteśmy na meczu z Tottenhamem, a to skład. Pino, Taylor, Rekik, Pavon, Fabinho, Albertillo, Mouvat, Lopez, Bernard, Fernandes i Dongu. To jest bardzo ważne spotkanie, ponieważ United gra z Manchesterem City na wyjeździe. Warto by było u siebie pokonać Tottenham, który jest 13. I żeby United przegrało z City oczywiście. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Już mało kolejek zostało do końca sezonu. A jeszcze jedno słowo.
ćwierćfinale Ligi Mistrzów gramy z Chelsea Londyn. Castillejo strzela na bramkę na 1-0. United prowadzi Girard z City. I jest kolejna akcja. Tym razem naszego zespołu Fernandes. Rzutka i jest 1-1. Szybka odpowiedź Alex Mouvant. Chelsea nas wyprzedza, bo już prowadzi 4-1 z West Hamem. No, pięknie się zapowiada. Jeszcze tutaj ich, że tak powiem, trzeba zmotywować, ponieważ jest 1-1, a ja wiem, że oni są zdolni wygrać to spotkanie. To są Harpagany z długim doświadczeniem. Fabinho. Fabinho dostaje żółtą kartkę. Gabriel Barbosa schodzi, Kuki wchodzi. Jest akcja naszego zespołu. Lopez, Becilo, Fabinho. Aj, Loris broni. Jest rzut rożny, Lopez. Wszystko spaliło na panewce. Ja jeszcze tutaj skupcie się i krzyknę. A kto? I jest rzut rożny kolejny, Lopez. Mówot, Bernard. Znowu rzut rożny, Lopez. Rzutka Dongu do Lopeza. Zagraj. Taylor. Co za piękne zagranie, tylko nikt tam nie doszedł. Lukas jest na spadku, okej. Okay. Cardiff i West Ham. To już wszystko wiadomo. My mamy kolejny remis. Z tego co widać, Hughes, Taylor, chociaż że mamy ogromną przewagę, nie możemy strzelić bramki na 2-1 i remisujemy kolejne spotkanie. Chyba że tak, remis. Mogła być jeszcze porażka po tej akcji. I tym oto sposobem spadamy na trzecią pozycję, ale tracimy tylko 2 punkty do United. I zapraszam Was już na mecz Sheffield United, Puchar Anglii. Jesteśmy na meczu Sheffield United w meczu rewanżowym Pucharu Anglii. Oto skład: Pino, Taylor, Rekik, Pavon, Chambers, Cook, Mouvot, Lopez, Boga, Traore i Poulsen. Taki skład wystawiamy na to spotkanie. I zaczynamy to spotkanie rewanżowe z Sheffield United. Callum Chambers już fauluje w 10 sekundzie meczu. Jeremy Boga zostaw, nie gra. Hall, Phillips, Hall, Pavo, świetnie, Dopino, Chambers, Lopez, Traore traci piłkę. Pięknie szefia United i nie ma bramki, nasi obrońcy. Dokładnie Callum Chambers wybija piłkę na rzut rożny. Holst, Phillips, świetne zagranie, ale Pino na posterunku. Taylor, Lopez, Mouvot, Boga, świetnie chciał zagrać do Chambersa, ale mi piłka nie doszła. Chambers, rzutka, Lopez, strzela. Traore dobija, jest 1-0 dla Leeds United. Czyli Taylor, żółta kartka. Teraz nie powinno się nic dziać szczególnego w tym spotkaniu. Arsenal prowadzi z Hull City 1-0. Ivan Cavaleiro strzela bramkę. Koniec pierwszej połowy. Jestem głęboko rozczarowany, panowie.
I zaczynamy drugą połówkę spotkania. Co robimy? Skupcie się. Chambers, Lopez, Taylor, Mouffant, Boga i bramka 2 do 0. Jeremy Boga strzela bramkę na 2 do 0. Czyżby półfinał Pucharu Anglii był nasz? Raczej tak. Cook, Lopez, Hall i 2 do 1. Calvin Phillips strzela bramkę na 2 do 1. Co robimy? Pokażcie więcej zaangażowania. Easy Brown doznaje kontuzji. Chambers, Mouffant, Yusuf Poulsen, Chambers, Traore, Chambers, Ai, Traore. Zbyt ostry kąt. Karim Lekki doznał urazu. No trudno. Na razie nic się dalej nie dzieje. Ale jest akcja Sheffield United. Czyli Taylor fauluje zawodnika Sheffield United i tracimy. Jakby nie patrzeć, zawodnika kluczowego do strzelania bramek, czyli napastnika. Bo ja nie chcę grać żadnej dogrywki już, tylko chcę dotrwać to spotkanie tak jak jest. A jest już 3 do 1, bo Bernard Traore strzela bramkę na 3 do 1 i jest po meczu. Fredrik Holst. Dobra, kończę panowie ten mecz, bo już i tak go nie wygracie. Arsenal 2-2 z Hull City. Hull City przychodzi dalej. Fajnie by było, jakbyśmy my na nich trafili. I koniec spotkania. Leeds awansuje do półfinału Ligi Angielskiej. A ja już Was zapraszam na ostatni mecz tego odcinka z Newcastle United. Do zobaczenia w następnym meczu. Jesteśmy na ostatnim meczu tego odcinka z Newcastle w lidze. A oto skład: Pino, Amavi, Rekik, Paweł, Fabinho, Ebecilo, Mouffant, Lopez, Bernard, Fernandes i Dongu. Czyli najmocniejszy skład teoretycznie. Wystawiam na ostatnią drużynę tego sezonu. Od razu ją, że tak powiem, że gramy na wyjeździe z Gnieść. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Bernat, Mouffant. United gra u siebie z West Bromwich Albion, które jest 14, więc. Jest akcja naszego zespołu Lopez, Fabinho. I kurde. Lopez, Fernandes, Dongu. Amavi, Amavi, Dongu. Broni bramkarz. Jest akcja niestety Newcastle. Peruzzi. Aj, wybijamy się obrońcy, ale co tu się dzieje? Kuźwa, dlaczego ja tak tracę? Przecież oni mają kondycję. Ja pierdzielę. Pino, no na szczęście. Mawi Bernard i chuj. Seferowicz, Touré. Piękna akcja, ale Hendricks na spalony. Pino, Amavi, Bernard. Bernard traci piłkę. Dobrze, Pavon, Fernandes, Dongu i bramka 1 do 0. Jean-Marie Dongu strzela bramkę na 1 do 0 i tym oto sposobem pozostajemy na swoim miejscu w lidze.
I zaczynamy drugą połówkę, w której mam nadzieję, że nie stracimy już szansy na zdobycie ligi, czyli nie mogę zremisować tego spotkania. Jordan Amavi, żółta kartka. Na razie nic się tu nie dzieje, są zmiany w zespole z Newcastle, ale Alice Mandy fauluje naszego zawodnika w polu karnym i rzut karny będzie pewnie Alex Mouwot wykonywał. Tak jest, strzela bramkę na 2 do 0 i w tym momencie skupcie się i dowozimy ten rezultat do końca meczu. Ebecillo, Mavi, złe podanie, jest kontra zespołu Newcastle, rekik na posterunku, Dolgu, Lopez, Fernandes, Dolgu, Mouwot, Bernat. Bramkarz broni Newcastle. United już 4-0 prowadzi. Chelsea zaledwie 1-0, no ale prowadzi. Za chwilę będzie koniec spotkania. Rezultaty, no takie, a nie inne, ale niestety 6 kolejek do końca. 2 punkty straty do United. Czy zdobędziemy ten tytuł? Pragniony. Czy trzeba będzie znowu sezon czekać? Zobaczymy. Przekonamy się w kolejnych, najbliższych odcinkach, bo ten odcinek dobiega pozytywnie do końca. Więc podsumujmy ten odcinek i w następnym odcinku będą się cuda na kiju działy. Będzie dużo meczy z mocnymi przeciwnikami. Dlaczego? Ponieważ 3 mecze pod rząd będę miał z Chelsea Londyn. Za chwilę wam pokażę kalendarz. Tylko niech to się zrenderuje. Tak jest kalendarz. Podsumujmy ten odcinek. Zaczęliśmy od remisu z Aston Villą. Później był Tottenham. Też remis. Sheffield United wygrana 3 do 1. Newcastle wygrana 2 do 0. A przed nami następny odcinek. Chelsea wyjazd Liga Mistrzów, Chelsea wyjazd Liga, Chelsea dom Liga Mistrzów i Reading dom Anglia. Puchar Anglii, półfinał z Hull City. Później będziemy grali. A ja już was żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie się działo. Do usłyszenia.